Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master of Opel, a to jest Sea of Thieves. Wersja alfa, ale closed beta, więc tu gdzieś będzie, możliwe, że się przerzuci gdzieś. Start, nie działa, back, o, dobra. Tak więc pokażę wam tą gierkę, zrobię sobie jedną misję. Moim zdaniem gierka ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jak i multiplayerową, jak i single player. Ja gram tak jakby single playerową rozgrywkę, czyli jestem sam w drużynie i nie mam towarzyszy. I prowadzę bardzo mały statek. Jest rozgrywka, na razie pokazana jest do 4 osób maksymalnie w drużynie i prowadzi się taki wielki, duży okręt, kurde, który naprawdę może już nieźle działać. Słyszę też muzykę, którą troszeczkę mnie niepokoi, mogę mieć graczy gdzieś koło siebie, ale dobra. Jak na razie to mogę zrobić tak. Podejść do tych beczek, pozbierać to, co w nich jest, żeby mieć cokolwiek. Czyli ekwipunek na statku. Chociaż na statku ekwipunek już jest. A jeszcze deszcz pada, okej. I burza jest. Tam już widać moją łajbę. Chyba. Wiesz, to jest moja. Chyba, że dali do tej gry tak, że w tej kantynie słychać kurczę muzykę, jakby inni grali. Ale dobra. Dobra, i gdzie ja jestem dokładnie? Na te mapy cały czas się... cały czas na innej mapie się respię. Zrobiłem właśnie kółko wokół kantyny. No dobra, chyba tędy muszę iść. God damn it! Tak, tędy. Muszę iść całkowicie naokoło. No ale dobra, niech będzie. Znając życie, gram kurczę piratką. Tak, już widzę po cieniu, że to jest piratka, a nie pirat. No nie będzie. Wow, wow, wow. Było prawie we mnie. Nie zaskoczę. Tędy znowu robi kółko. Proszę światło. Dobra, tędy. Zgubić się w pierwszych chwilach nagrania. Zarąbiście. Mógłbym zeskoczyć, ale połamię sobie nogi. Dobra, jolo. A nie było tak źle. Muszę znaleźć pewną osobę, pewnego Żyda, który sprzeda mi mapę skarbów. A przynajmniej tą pierwszą da za darmo, więc to jest luz. Dobra, schowaj lampę. Dobra. Każdy NPC ma swój domek. Nie wszystkie domki są jeszcze zasiedlone. Nie będę wam tego pokazywał, bo to chyba jest zmienne. Ale nam dla przykładu ten gościu oto sprzedaje nam ulepszone nie materiały, tylko ulepszone narzędzia, którymi będzie może wykonywać więcej rzeczy. Czyli szybciej bardziej niż więcej. Ale to jest oto ten wspomniany Żyd. Dlaczego nazywam go Żydem? No zobaczcie, jak on stoi. Nie dość, że ma wokół siebie dużo złota, to ta postawa już mówi sama o sobie. Ale dobra. Od ciebie mogę kupić... O, już nie mogę kupić za 0 golda. No dobra. Jako, że mam cokolwiek golda, bo sam grałem przez dłuższą chwilę w tą grę. Dłuższa chwila wygląda na to, że chcesz zagrać sobie chwilkę, czyli typowo 30-minutową rozgrywkę grasz 4 godziny albo 5. Dobra, biorę ten tańszy. Życie się cieszy, bo coś sprzedał znowu. Niech cię szlak. I lecimy na naszą łajbę. Myślałem, że były dwie. Chyba, że po drugiej stronie jest jeszcze jedna. To co dobrze widziałem? Ta jest moja? Piękne wejście. No kurde, żebym się nie przypadkiem nie zesrał. Ah, god damn it. No dobra. Mam nadzieję, że jestem na moim statku. I dobra, żeby zacząć całą rozgrywkę, muszę zagłosować na pewną wyprawę, którą, no wiadomo, jak jest 4 graczy, to każdy rzuca swoją ofertę i wybieramy jedną przygodę, którą chcemy zrobić. Ja jestem sam, więc muszę zagłosować na jakąś wyprawę. Więc to jest Loot of Madu Oli. Na sam początek wyłączę wszystkie światła, gdy jestem mniej widoczny na morzu, żeby nie mieć przerąbane od innych graczy, jeżeli jakiś w ogóle spotkam. To jest moja strategia. Fuck off. Ty latarnik nie pamiętam tutaj. Okej. Okay. Już się tłukł. Ja pierniczę, mam wodę w statku. Dobra, niech będzie. W takim przypadku trzeba wiadro i sru z wodą. Pewnie dlatego, że sztorm przeszedł nad tym miejscem, gdzie się zrespiłem. I ogólnie jak przepływamy przez sztorm, to nie dość, że rzucę nam kurczę sterem tak, że nie można tego prawie skontrować. To dwa, nabieramy w ciul wody. Nieważne, czy jesteśmy pobici, czy nie. Mamy wodę na statku, musimy ją wydobyć czy wypompować.
żeby nie utonąć i nie stracić naszego lutu. Come on. Jeszcze? Wiadro może mieć dwie opcje. Albo wyciąga wodę, albo zbiera żygi z pokładu i można komuś rzucić żygami w twarz, więc też jest spoko. A, zapomniałem zobaczyć, gdzie co je płyniemy. Ja pierniczy jestem. Dobra, teraz dostaliśmy mapkę, na którą się dostać. O kurczę, trzy boksy aż. No dobra. To będzie ciekawa wyprawa. Więc muszę znaleźć na mapie taką oto wyspę, która znajduje się gdzieś blisko, ponieważ te pierwsze wyprawy są dość łatwe i dość szybkie. Jestem na końcu mapy. O! Tada! Devil's Bird. Dobra, zaznacz. I muszę obrócić statek na całkowicie na south. Jest to dość duża mapa, znaczy duża wyspa, więc spokojnie tam dopłynę, trafię. Gorzej będzie, jak ktoś będzie mnie ścigał. Zrobię więc tak, że na south muszę obrócić, no to cały czas na lewo. Czy na prawo. Żagle w dół. Tu mam białe żagle, po raz pierwszy. Ustawić żagle do wiatru. Czyli gdzieś tutaj. I kotwica w górę. I jazda. Akurat ominę, kurczę, ten sztorm, który przyszedł nad wyspą. Więc nie będę miał problemu, żeby dopłynąć szybciej i łatwiej do tej, do wyspy, do której zmierzam. Tam jest dziad. Fajnie to wygląda nawet. Ogólnie, cała gra, moim zdaniem, wygląda zarąbiście. Nie dość, że woda wygląda spoko, to w nocy niebo jest tak rozświetlone gwiazdami, że... O Jezu, a jeszcze jak się trafi zorza polarna? Panie, tylko stać i robić, cykać fotki. Nawet chyba widać tu wyspę już stąd, kurczę. Tak mi się wydaje, ta duża wyspa, ten duży wielki głaz. Więc może na nią się skieruję, zobaczymy na mapie, czy płynę w dobrą kierunku. Kurde, jednak za bardzo zakręciłem. Tak. I teraz prosto. Okej. Statek będzie sobie sam płynął teraz do celu. A ja sprawdzę, czy dobrze płynę. Jep, idealnie. Kurczę, to jest bardzo blisko. Co mnie bardzo cieszy. Teraz jeszcze zobaczyć, czy przypadkiem ten drugi statek, który tu stał, czy to był mój, czy ja po prostu zeznałem i trafiłem na czyjś. Nie, to był mój. Ale bądź co, bądź muszę opłynąć z drugiej strony, ponieważ wszystkie skarby są po drugiej stronie. Więc to będzie dość szybki, kurczę, szybka wyprawa. Co mnie bardzo cieszy. Bo nie zajmę wam za dużo czasu. A pokażę, jak gra wygląda i jak schemat wygląda. O co chodzi w tej grze? Jak w każdym pirackim życiu. Być na statku. Mieć flachę ze sobą. Gdzie ta flacha? O, tutaj. No nie będę pił, bo się zaraz pożygam, więc lepiej nie. I pływać od wyspy do wyspy, zdobywając jakikolwiek lód, sprzedając. I być szczęśliwym człowiekiem. No niestety jeszcze tutaj w tej grze kobiet do towarzystwa nie ma. Przynajmniej sam jestem kobietą, więc źle to brzmi. Nie to, to. Chociaż moja uroda daje do zamysłu dużo. Chciałem coś powiedzieć, ale że jest to czarnoskóra, zaraz bym ją oskarżyli o rasizm, kurde. Bo nie można powiedzieć o kimś, że jest taki i taki, bo już to jest rasistowskie. Tak jak o pewnym dziecku, co nosiło, kurczę, bluzę u H&M-u. O Boże. Ale dobra, koniec z tym. Muszę opłynąć ją z drugiej strony. Żeby dostać się do tych miejsc. Może spróbuję tak, żeby przepłynąć między tymi skałami, a... No serio, baterie się kończą jeszcze w padzie. No ekstra. Devil's Ridge. O kurde, tu są już ten. Mielizna, fuck. Kręć! Spróbuję zrobić tak, że manewr zrobię taki, przepłynę tu, między tam i wyląduję z drugiej strony, wyspy. O kurde, tu są NPC-ty, znaczy no, NPC-ty, szkielety. I szkielety potrafią pruć do nas. Dobra, trafi mi dwa razy i stoi tam pedał i strzela. Kręć.
Przed wyjściem na mieliznę muszę... drugą stronę! Drugą stronę! Drugą stronę kręć! Oj, przypieprzę. Dzień dobry. Dobra, kotwica w dół. Jakoś się później stąd wymotam. A najpierw... miałem dziur od cholery. Jap, dwie dziury. Szybko tonę. Przecież nie tak szybko, dałem sobie radę. No ale już to nie jest nówka sztuka, statek, więc muszę to, kurde, naprawić. Coś jeszcze? O, tu jest jeszcze. No, naprawiaj. Fuck. Dobra, podłączyłem to badziewie. Rany, jak nie w jednym nagraniu w tej grze to, kurde, przypieprzą mieliznę tak, że nie mogę później wypłynąć. To, kurde, źle nagram ten głos. Teraz mam, kurde, rozwalony system, bo, kurde, mówię przez nos. Jach, szanie. Ta gra mi przysparza bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o nagrywanie. I no jeszcze pewnie jeszcze nagrałem ten filmik, to jeszcze gówno z tego można zrozumieć. Trzy wiadra i po tym, po strachu? No dobra. Jestem trochę daleko od wyspy, ale muszę płynąć na ten cypel chyba tam. Zobaczę sobie na mapie. Bo to jest dobra ściąga, zauważyłem, że mapy są też tak ułożone, jak my, jak nasza główna mapa działamy się udawać, więc mapka wygląda tak, mapa wygląda tak i nasza mapa też wygląda tak, więc wystarczy sobie po prostu przybliżyć i widzimy, gdzie są będą zakopane te skarby. Więc jestem tutaj, okej. To będzie łatwe. No to siup do wody. Niestety muszę się szybko zwijać, ponieważ rekiny lubią takie przekąski jak ja. I można łatwo zginąć. Czy ze mną płynie? Nie, to zarąbiście. Są dwa, jak na razie są dwa różne podejścia do map, skarbów. Jedna jest taka zwykła mapa, druga jest tylko pisana mapa, że nadaje ci nazwę mapki, czy nazwę tej wyspy, na którą mamy płynąć. I potem, jak dostaniemy się na mapę, odkrywa się dalsza część zagadki, tak jakby, czy tam gdzieś tam trzeba pójść na któryś kierunek geograficzny, parę kroków, wykopać coś. Dobra, ale muszę kopać gdzieś tutaj, naprzeciwko tej skały, prawdopodobnie. Uwaga, 3, 4. Jep, trafiłem. Jest skarb numer 1, który da mi... A, jest to zwykła skrzynia, nawet nie srebrna, tylko zwykła skrzynia jeszcze, kurczę, taka obita. Ale dobra, nie będę narzekał, mam to, co mam. Będzie warta za jakieś 40 do 80 golda. I teraz będę wolniej płynął, ponieważ nie mogę sprintować nosząc skrzynię. Skrzynie są różne. Są, wiadomo, są takie, później są srebrne, złote. Są skrzynie płaczące, są skrzynie, które cię opijają, są skrzynie, które grają i cię upijają. Matko boska, nawet nie wiem, co tam jeszcze może być. Najgorsza moim zdaniem, jak spotkałem personalnie, to, czy personalnie, prywatnie, to skrzynia płacząca. Bo nie dość, że ona płacze i wydaje dźwięki, więc daje możliwość wykrycia cię szybciej. W dodatku zatapia twój statek. Popłacze, nie? I to nie tak, że płacze pojedynczymi kroplami i łzami, tylko płacze taką strugą wody, że po prostu to jest wodospad, a nie, kurczę, płacz. Dobra. Automatycznie, kiedy podniosłem pierwszą skrzynię, zniknęła mi z mapki skarbów, więc teraz tylko szukać kolejnych. Na szczęście mam to tak, że mam to wszystkie po kolei. Ale może uda mi się po tą trzecią z prawej. Czy pierwszą z prawej. Bo później tylko sobie podbiegnę po drugą i na Rasiema stąd. Będzie gdzieś tutaj chyba. O, słyszę kłopoty. Jest cwaniak. Masz. Jeszcze jeden chyba wypadł. Biegnie i... nie żyjesz. O kurde, się wystraszyłem. Jeszcze mi rąbnął, no ham. Ham i prostak. Dobra, to może będzie gdzieś tutaj. Przeładuj sobie jeszcze snajpę. Nie wiem, kto wymyślił snajpę, kurczę, w okresie, kiedy byli... piraci, no ale dobra. Przy drugich dużych kamieniach. Moment, tu jest wejście. Czyli tu będzie to... są pierwsze duże kamienie.
Potem jest przerwa. I są drugie duże kamienie. I to będzie chyba tutaj, ale mogę podejść jeszcze do skrzyń, czy do tych i podpierniczyć rzeczy. Do odbudowy statku i innych pierdół. Banany? Dobra, kanonbale. Więc skrzynia powinna być gdzieś tutaj. Nie, nie trafiłem. Skrzynia powinna być gdzieś tutaj. Nie. Bliżej? Nie. Dalej zys. Może tu? No dupa. Czy ja dobrze stoję? Chyba, że tutaj gdzieś. Jep, mam ją. Dalej, znowu kolejna skrzynia, taka zwykła. Chociaż... ta już jest lepsza na pewno od tamtej, którą zdobyłem. O, jest na pewno lepsza. Widzę po wyglądzie, że jest lepsza, będzie droższa. Marauder's chest. Oh shit. Lepiej, żebym tego nie stracił, tego lutu. Bo ona może być warta ciut więcej, a nawet i dużo więcej od tamtej. Losowość. Tutaj jest losowość, jeżeli chodzi o zdobyte skrzynie. Można polecieć na długą wyprawę. Taką trzy-chapterową, jak to się nazywa. Chapter to znaczy, że na początku mamy zdobycia dwie skrzynie, potem jest zagadka i skrzynia, potem jest dwie zagadki na przykład. To są chaptery. Czyli za każdym razem, kiedy dodajemy skrzynię, dostajemy automatycznie kolejne mapy skarbów. No ja wybrałem raczej chyba dwuchapterową wyprawę. Więc na koniec mam takie skrzynie. Ale ta skrzynia, no, może być warta, nie wiem, z 200 golda? Zresztą zobaczymy, jak uda mi się do... Co to jest? Wygląda jak znaczek ze Saints Row. Nie czaszka, tylko znaczek ze Saints Row. No ale dobra. Jeżeli uda mi się dowieść do Żyda i sprzedać, no to może będę miał coś więcej golda. Mam nadzieję. Ją muszę schować gdzieś bardziej tak, żeby była niepozornie, może tak. Nikt się tego nie spodziewa. Dobra, lecę po ostatnią skrzynię. Która ma być gdzieś między tymi dwoma. Musuję zjeść banana też, bo jestem, kurczę, już ciachnięty. A rekin, jeżeli chodzi o rekina i jego damage, to bierze mnie na dwa strzały, więc... tutaj mogło być bardzo źle, chociaż miałem więcej niż pół życia, więc... Dobra, i druga skrzynia powinna być gdzieś tutaj. Czyli trzecia już w zasadzie. Czyli gdzieś między... tym a tym. Gdzieś tu. Uwaga, testujemy. Nie, dupa. To gdzieś tu. Dupa. Może bardziej do wody? Nie. Też nie. Kurde, blisko sztorm jest, co jest jeszcze gorsze. O, come on! Gdzie jesteś? Może gdzieś tutaj? Nie. Gdybym miał więcej członków drużyny, to pewnie byśmy to przekopali. A ja jak debil teraz będę się bawił. Zrobiłem kółko. No nie mam szczęścia. Może jeszcze bliżej. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Jest cypel. Jest pierwszy... dupa. To jest ten głaz. To jest ten głaz, czyli skrzynia będzie... gdzieś pomiędzy tutaj. Widzicie, trzeba się rozeznać w terenie. Dobrze trafić. Może gdzieś tutaj. Jep! Dobrze trafiłem. Taki tip dla was, jeżeli ktoś trafi na płaczącą skrzynię, żeby ją zamknąć, to trzeba ją nieźle rzucić o ziemię, czyli podnieść i glebnąć po prostu ostatek, więc ty się zamknij i przestanie płakać. Nie wiem, na czym to polega, przynajmniej tak to wyglądało w Alfie. Zwykła skrzynia, voyage complete. Udało się. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o to, ja w tej grze już siedzę od alfy. Od pierwszego, czyli prawie że od pierwszego dnia, bo dostałem zaproszenie chyba na drugą alfę, albo coś takiego. I w grze się w cholerę zmieniło. Szczerze powiedziawszy, no... szkoda, że nie można było tego nagrywać, albo jakokolwiek pokazać, albo mówić, no bo nawet zakazali chyba nawet mówić o tym, chociaż forum było o tym, żeby to mówić o błędach, więc chyba mówić o tym można było, tylko nie można było pokazywać żadnych zdjęć, nic, bo twoje IP letało, kurczę, wszędzie po ekranie. O tym właśnie mówię. To jest fajne, kurczę, niebo. Jeszcze zorza polarna, ło.
i sztorm, który idzie, który może mnie zatopić bardzo szybko. Dobra, skrzynia. Ten. A ja muszę wrócić. Odznacz mapkę. Zaznacz outpost. I muszę lecieć na north. Okej. Okay. Zresztą chyba będę widział outpost z tej strony, więc tylko wystarczy, że zawrócę. Schowaj broń, Declu. Czy ty jesteś ty, nie ten? Bardziej na prawo. Będę miał pod wiatr, co jest przerypane. Co to było? Dźwięki jak z horroru. I do góry. Z tego co wiem i z kumplem myśmy gadali, to ta gra nie będzie miała za dużo rzeczy pay to win. Przynajmniej w ogóle chyba nie będzie miała pay to win. Oczywiście można customizować, będzie można przynajmniej customizować swój statek, żeby jakoś wyglądał. Będzie można, jest możliwość już teraz customizowania swojego pirata. Nie wiem, jak jest z wyborem jego płci i w ogóle, czy będzie w pewnej wersji można wybrać po prostu piratem, jakim się gra. Mam nadzieję, że tak. No rzecz bycie jasna, cholera. Zacina kopię do dupy. Nie trafisz? A, zys. Goń się. Dobra, widzę outpost. Ale pierwsze, co muszę zrobić, to wykierować się na outpost i załatać dziury, bo zaraz zatonę i będzie jeszcze lepiej, bo moje skrzynie pójdą się rypać. Woda? A, trafiłeś w takie miejsce, że... A, szlak. Jeżeli chcecie kolejnego tipa, jeżeli chodzi o tą grę, to jak bijecie się z ludźmi, celujcie poniżej za zanurzenia ten statku. Wtedy szybciej woda będzie trafiać na statek. Ale to chyba każdy wie, jeżeli ktoś ogląda najlepszych piratów z Karaibów. Może jest zburzone. Jeszcze strzelasz? No rypany. Patrzcie, dziada, jak tam siedzi. To mnie gówno widać. Jeszcze mnie trafił. Co za baton, no. Ostatni mój statek nazywał się, kurczę, Pływające Sito, ponieważ tak się bawiłem z graczami. Chyba grałem ja kontra trzech graczy na takim małym statku, albo dwóch. Bo można grać na dwóch na takim statku, do dwóch osób. Powyżej dwóch osób już się na większy statek trafia. Jeszcze do mnie strzela? No, chyba nie. I bawiłem się z nimi, ponieważ no, trzeba umieć manewrować tym statkiem. Nie dość, że można manewrować, to jeszcze ten robić tak, że powiem, nawrot na ręcznym. Bez głupich skojarzeń. Czyli po prostu bierze się kotwicę, zrzuca wtedy, kiedy koło do sterowania jest maksymalnie skierowane w którąś stronę, w lewo czy w prawo. Wtedy statek sam prawie że zawraca. No i ja się tak z nimi bawiłem, strzelałem tu, tam, to, stamto. No i cóż, moje statek był takim sitem załatanym, pewnie ich też, bo ja też trafiałem dość mocno. Więc po prostu pływało, nie wiem jak to się udało, ale pływało. Użyłem wszystkie bele, które miałem do użycia w tej grze. No i niestety, ale zostałem zatopiony przez to, że przypłynął inny statek mi dopieprzył tak, że jedni mi weszli na statek, drudzy kurczę zaczęli mnie naparzać. Także nie dałem rady po prostu zdążyć naprawiać i respić się, bo jak się tutaj zginie, to po prostu się idzie do statku Davy'ego Jonesa i musisz się zrespić, żeby móc spokojnie kontynuować rozgrywkę. Niestety mi się tego nie udało zrobić, żeby zdążyć między respieniem się a łataniem statku, więc mój statek zatonął, musiałem kontynuować wyprawę z portu. O, kubeczki jeszcze są. Dobra, i rzucamy kotwicę. Co jest w tym najlepsze albo najgorsze, to, że możemy trafić na gości, jeżeli gramy sami, możemy trafić na czteroosobową drużynę. Więc ta gra nie jest fair, ale co z tego, jesteś piratem, więc musisz z tym żyć, niestety. Więc możesz trafić na czteroosobową drużynę na dużym statku, który może strzelać 3 kule naraz, czy 4 kule naraz w ciebie. Więc jesteś trochę w dupie. Zobaczmy, ile moja skrzynia jest warta. Za ile mi ją dasz? Już zaciera rączki, masz. Masz, zjedz ją sobie. Marauder's Chest, Salt, 216. No to byłem blisko, powiedziałem, że około 200 golda jest warta. 216 to już jest dość sporo. To, co teraz wbijam, to jest poziom reputacji jako pirata. Później będę mógł kupować po prostu lepsze mapy do skarbów, lepsze rzeczy, które będę mógł używać podczas kopania. Na przykład złotą łopatę, która dokładnie nie wiem co daje, bo nie kupowałem takich rzeczy.
Pierwsza rzecz, jakbym kupił sobie zdobywając 1000 golda, to jest shotgun. Ja to nazywam shotgun, bo to jest shotgun, po prostu duża strzelba. Jednostrzałówka, tam wielką kulą, kurczę, armatnią prawie strzela, więc to jest bardzo silna broń, która kładzie gracza prawie na jeden strzał, więc podczas abordażu to jest bardzo przydatne. Ta skrzynia jest warta. To jest 9? 92 golda. Nieźle, więc prawie dwa razy tyle ta pierwsza była warta. I zaraz wbiję, kurczę, 9 poziom mojej reputacji. Szkoda w tym, że prawdopodobnie po becie wszystko się kasuje, więc nawet nie mam ochoty nic robić z tym goldem. Mogę ewentualnie kupić parę rzeczy, żeby pokazać, jak wygląda kupowanie rzeczy w tej grze. Bo w pewnej wersji zapewne będziemy mieli wszystko od początku, żeby było fair. Jedyne co, to dla tych ludzi, którzy zrobią preordera gry, to będą mieli po prostu jeden strój pełny, zrzucony odgórnie. I ostatnia skrzynia jest za 110. No, całkiem nieźle. Czy mam jakieś mapki? Nie. Czyli to była jednorazowa wyprawa. 9 poziom. I teraz mogę zrobić tak, że mogę wykupić kolejną wyprawę. To jest wyprawa, jak widzicie po prawej stronie napis, że trwa dzień drogi. Day long. I prawdopodobnie można trafić, widzicie, do 3 skrzyń. Albo drugą wyprawę, która jest tak samo jest, kurczę, całodniową wyprawą. Ale można tam już trafić na chaptery, które się rozbywa, które można już po prostu ciągnąć przez jedno wykupienie, 3 chaptery, można 3 wyprawy zrobić, więc to jest dość dłuższa wyprawa, całkiem bardziej opłacalna. No dobra, teraz patrzę, kto tu jest. Co ty możesz sprzedać, ziomuś? Znaczy, przynajmniej na co mnie stać. Nic ciekawego, chociaż łopata byłaby ciekawa, Admiral's Shovel. Mam nadzieję, że to nie jest tylko wygląd łopaty, ale te łopaty po prostu, no popatrzcie na tą zwykłą łopatę, taką szczurzą łopatę, jak to nazwana jest, a łopatę admirała. Może będzie szybciej ten kopanie. To jest ten Bladderbus, czy jakoś tak. To jest ten shotgun, o którym mówiłem. No po prostu jeden strzał z takiego tego z bliska i padasz na strzał. Co jeszcze? Kompas, to jest raczej kosmetyczny wygląd, to też, to tym bardziej. Więc chyba wszystko to są kosmetyczne wyglądy, jeżeli chodzi o zakupy. Tutaj chyba gościa jeszcze nie ma. Zresztą, którędy się do niego wchodzi. Tędy. No, jego nie ma, to pewnie będzie skupował, czyli można będzie u niego kupić wygląd broni i szabli. Tam u góry była babka, kurczę, czyli ten. Ta babka, to przynajmniej w Alfie, ona była od skupowania skrzyń na początku, a ona zapewne będzie nam teraz sprzedawać kosmetyczne, wiecie, wygląd naszego statku, czyli tam, nie wiem, kolor żagli, może malowanie na tym, malowanie na tym, na rufie czy coś. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będę mógł pływać całym złotym statkiem, żeby było mi widać, kurczę, z kosmosu. Będę przyciągał na siebie, kurczę, strzały. Było więcej tych, gdzie są reszta domków? O, tu jest jeszcze jeden. Co ty mi sprzedajesz? A, i tu sprzedaję ciuszki, gościu. Mogę sobie kupić worek na klatę? Albo taką kamizelkę. Jakiś fajny kapelusz. Taką oto kurtkę. No, spoko. Pewnie w pewnej wersji będzie tego więcej. No teraz to jest jeszcze closed beta, a gra wychodzi w marcu chyba 23, jak dobrze pamiętam, czy 26. Ale mogę to mylić z datą Agony, bo też czekam na Agon od Polaków, więc mogę mylić tą datę. O, te beczki mają w sobie zasoby, które możemy zdobyć na tym, czyli kurczę, kule, banany, dechy. Dobra, ale to będzie chyba tyle. Zrobiłem jedną wyprawę. Udaną wyprawę przynajmniej. Napiję się do dna. No, jedziesz. I gitara. No i puszczam ten. Nic? Nie upiłem się jednym tym? Ależ maciarstwo. O! Zaczyna mi się chwiać w wełbie. Nie mogę tańczyć, nie mogę zrobić. Nie mogę zrobić żadnej emotki. Oh yeah. Dobra, tak więc w takim stanie wam się pożegnam. Wiadomo, jak jesteście pijani, to nie prowadźcie. Nawet kurde statków po morzu.
Oj, coś czuję, że moja postać zaraz się schefta. Mam coraz bardziej zielony ekran. Miałem się pożegnać i cały czas czekam na hefta. Ja nie ruszam padem, czyli tym drążkiem do sterowania. Ona sama sobie tak chodzi. Dobra, krzanić, to nie będę żygał na wizji, bez przesady. Dobra, ja się z wami żegnam, to był pół godziny, kurczę, materiał z tej gry. Mam nadzieję, że wam się spodobała, jest warta kupna moim zdaniem. Jeżeli macie ekipę czteroosobową, to tym bardziej. Zabawy jest masa. Ja przynajmniej w Alfie żeśmy się nieźle bawili, nawet z Anglikami, kurczę, z Amerykańcami. Nawet nie w swoim języku. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego materiału. Hej!